High League poinformowało na swoim Instagramie, że Mateusz Kaniowski dołącza do federacji. Jak możemy przeczytać, Mateusz poprowadzi drugą konferencję, która odbędzie się w poniedziałek. I to nie będzie jedyna niespodzianka, którą dla Was szykujemy. W komentarzach pojawiło się wiele zapytań odnośnie dotychczasowego konferansjera, pana Pawłowskiego. High League zapewniło, że Pawłowski zostaje. Spokojnie, pan Pawłowski zostaje z nami. Był, jest i będzie częścią High League. Już wkrótce dowiecie się o nowych projektach. Zebo opublikował wczoraj na swoim kanale ponad 20-minutowy film pod tytułem Sprytny Wardęga. W obszernym materiale youtuber przygląda się ostatnim poczynaniom Sylwestra, oceniając, że w ostatnim czasie nie radzi sobie z krytyką, jest mało obiektywny oraz zagubiony. Film nie ma na celu obrazić Wardęgi czy go zaatakować, lecz jak sam Zebo określa, jest to po prostu obiektywna opinia widza. Sylwester skomentował materiał słowami: dużo celnych uwag, dzięki. Trzeba po prostu odpocząć i się na poważnie zastanowić, czy dalej mnie to kręci, bo ostatnio czuję wypalenie. Udam się do lasu na przemyślenia. Sylwester wybiera się również na wakacje i co dość zabawne, na ostatnim jego live'ie okazało się, że jedzie w to samo miejsce, co była zawodniczka Famous, którą Wardęga nie miał zbyt dobrych relacji, czyli La Luna. Ostatnie dwa miejsca i zamykamy listę. Widzimy się na Phuket. Ja też tam lecę chyba. Będę z La Luną na wakacjach? No nieźle. Wczoraj Federacja Prime Show MMA ogłosiła przeciwnika dla Mateusza Mila. Będzie to 28-letni Mikołaj Jędruszczak. Był on uczestnikiem 11 edycji programu Taniec z Gwiazdami, natomiast większej publiczności dał się poznać w programie Love Island, gdzie razem z Sylwią Madeńską zwyciężyli show. Zawodnik ma bogatą przeszłość sportową, jest on wielokrotnym mistrzem oraz medalistą Mistrzostw Polski w tenisie. Jego występ na gali Prime Show MMA wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ miał on wcześniej stoczyć pojedynek w innej frikowej federacji, czyli Fist Universe, która tydzień temu ogłosiła, że Mikołaj nie będzie mógł zawalczyć z powodu kontuzji. Federacja odniosła się do całej sytuacji pod postem ogłaszającym walkę. Nie rozumiemy takiego zwrotu zdarzeń. Mikołaj ogłasza kontuzję u nas po to, by za chwilę walczyć na Prime? Obiecujemy, że wyciągniemy z tego tytułu konsekwencje i nie pozostawimy tak tej sprawy. Mikołaj Jędruszczak, skoro jesteś zdolny walczyć na Prime, to nie zapominaj, że masz zobowiązania wobec nas 17 czerwca 2022 roku. Pozdrawiamy. Mikołaj w odpowiedzi napisał, że włodarze wiedzieli o jego planach i sprawa była jasno przedstawiona. Odwołał się również do zaleceń lekarskich, według których rzekomo w terminie gali Fist Universe nie będzie mógł jeszcze uprawiać sportów uderzanych. Włodarz federacji Trypson w mocnych słowach odpowiedział byłemu tenisiście: co ty dolisz w Amazonie? Poszedłem ci na rękę, dałem ci w kontrakcie zapis, że możesz występować na Prime z mojej dobrej woli, bo płakałeś mi, że potrzebujesz tu i tu walczyć. Poszedłem ci na rękę pod warunkiem, że twój występ na gali Prime nie będzie kolidował z naszą galą. Masz w kontrakcie zapis, że 6 tygodni musi być odstępu pomiędzy naszym wydarzeniem. Dzwoniłeś do mnie i bezczelnie powiedziałeś, że jak ci nie znajdziemy zastępstwa, to ogłosisz kontuzję. Mam nagrane dowody w tej sprawie i wszystko wyjdzie na światło dzienne. Kłamstwo ma bardzo krótkie nóżki, panie kolego. Poniesiesz tego konsekwencje, obiecuję. Dwa dni temu Scarface Bomba w rozmowie dla kanału MMA.pl odniósł się do ostatniej afery z Amadeuszem Ferrarim. Zawodnik High League potwierdził, że władca piekieł przyszedł pod studio w momencie, gdy miał on live'a z rundek. Przyszedł do studia wtedy, kiedy miałem nagrywanego live'a. Pod studio, kiedy miałem nagrywanego live'a. Z 10 kolegami w ogóle, gdzie zanada. I tak by ci nie pomogli, morda, jakbym wyszedł. Napluł mi na samochód. Dotknął nogą mojego samochodu. Taką samą nogą nadepnę ci na głowę. Na to. Według Scarface'a to nie on sprowokował konflikt, lecz Ferrari oraz Zusie, którzy przyjechali do jego klubu, do jego miasta i na jego dzielnicę. To on przyjechał z Zusie do mojego klubu? To on przyjechał z Zusie do mojego miasta? To on przyjechał z Zusie do mojej dzielnicy? To on na live gadali o mnie? To ona napisała do mnie wiadomości, żebym przyjechał na tego live'a, wszedł, tylko zachował się normalnie. Tak jakby prosić Lowa, żeby gazeli nie zażarł. Scarface oznajmił, że nie chce walki z Ferrarim na Fejmie czy High League, lecz w każdej chwili może pokonać go na ulicy w 5 sekund, bez żadnych kamer i za darmo. Na wczorajszych High League'owych rundkach Robert Burnejka odniósł się do jego ostatniej konfrontacji z Pawłem Tyburskim. Później tam na Instagrama coś tam zaczepiam. No w ogóle co to wiesz, jakaś wioska, kompletnie wiesz, brak szacunku do wszystkiego. To ja na takich, to tak powiem prosto, oblewam to. Mam to gdzieś, może sobie gadać, ale na pewno widzę, coś, czy będzie walka, bo konflikt jest, nie? Nie będzie walki na 1000%, bo takimi ludźmi nie daję ja od siebie. Mi wstyd by było z takim walczyć po prostu. Hamam.
Także z nim czy będzie walka? Nie będzie. W programie poruszony został temat Marcina Neymana. Pan Pawłowski zapytał Robura, czy przyjąłby walkę z L-testosteronem. Członek ekipy WK odpowiedział, że skandaliczne faule, których Neyman dopuścił się podczas walki z Don Cassio, skreślają go życiowo w jego oczach i na pewno nie przyjąłby takiej oferty. Jakiś czas później Neyman dodzwonił się do programu i odniósł się do słów Robura. Mówił, że jeżeli chodzi o te akcje z walki z Cassiuszem, no że nie powinieneś być nigdy traktowany poważnie, że to powinna być twoja dyskwalifikacja ze świata sportów walki. Ja myślę, że dyskwalifikacją dla kogoś w świecie walki dyskwalifikacją powinna być ksywa Robur, no bo po co to za ksywa. Natomiast mniejsza z tym, słuchajcie, szkoda, że tak wyglądają te wyniki bukmacherskie. Głównym celem telefonu Neymana był jednak temat rewanżowej walki z hardkorowym koksem. Neyman w ostatnim czasie podkreślał, że jest to jedyna przegrana w karierze, której się wstydzi i w przypadku wygranej burnejki z Roburem chce po raz kolejny sprawdzić się z kulturystą. Na ten moment obaj panowie wyrażają chęć do walki. Natomiast Robert, życzę ci powodzenia, dlatego żebyśmy mieli okazję stoczyć po prostu rewanż. No to już możesz sobie zaklapać już bilet i się widzimy wkrótce. Słuchajcie, jak się tutaj Heilig się zgodzi coś, to widzimy się już wkrótce i nie ustoisz na minuty w tym ringu, bo będziesz połamany i do szpitala będziesz. Burnejka w rozmowie zasugerował, że Marcin nie jest w najlepszej formie fizycznej, a jego sylwetka nie wygląda zbyt korzystnie. Neyman odgryzł się słownie i zaprzeczył. Dzisiaj, ja nie wiem, czy ja dzisiaj nie ważę więcej od ciebie, ale za to w jakiej jakości, w jakich proporcjach. No Robert, umówmy się, twoje proporcje są komiczne. Rękę masz większą od Ubana twojego. No to, jest, no to chodzi tutaj, to lnięcie jest. Ale nie, to jest lnięcie ze śmiechu. Bo... Marcin Neyman zapewnił, że po treningu opublikuje materiał prezentujący jego aktualną sylwetkę. A moja forma fizyczna na dziś, tak jak ci obiecałem, pokazuje, wygląda tak. Więc jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, jeszcze raz się przypatrz. Co do mojej formy fizycznej, to wiedz jedno. Waży 20 kg więcej niż podczas naszej walki 10 lat temu. I dzisiaj taką rywalizację rozstrzygnę w 2 minuty na swoją korzyść. Także daj z siebie wszystko w tej walce, z tym no-name'em. Nie wiem o kogo, z kim ty w ogóle walczysz, nie wiem, ale w każdym razie daj z siebie wszystko, wygraj, bo to jedyny warunek, żeby do takiego rewanżu doszło. Jeśli interesuje was świat rapu, zapraszam na nowy kanał mojego ziomka. Kanał i pierwszy film właśnie wyświetla się wam na ekranie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!